Stoimy przed gmachem czwartej władzy, to jest budynek reżimowej telewizji. TVP podobno jest bankrutem, podobno nie ma na nic pieniędzy. No trudno się dziwić. Polska zatrudnia w 3 programach 250 osób, oni zatrudniają w 3 programach 8 tysięcy. Także jest na co płacić w podatku zwanym abonament. Taki gmach sobie właśnie wysadzili za nasze pieniądze z abonamentu. Mam nadzieję, że uda mi się doprowadzić do sprywatyzowania tej szlachetnej instytucji, żeby powstało na jej miejsce 5 prywatnych o różnych poglądach i każdy mógł sobie wybrać właściwą stację telewizyjną.